Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy piękny dzień. Zaczął się fatalnie, ponieważ było bardzo pochmurno, padało. Ja miałam noc tragiczną, o drugiej poszłam spać, o piątej jakiś koń mnie obudził przelatujący po prostu jak po betonie. Ktoś tak lata właśnie o piątej, szóstej rano, że mnie budzi, nie wiem co z tym zrobić. Ale nie o tym dziś, nie o tym dziś. W końcu słońce wyszło. A ja, jak to ja, poszłam po resztę moich gałęzi. Słuchajcie, gałązki. Część gałązek mam tu, to nie są w bazie, są przywiezione z naszej wycieczki, jak pojechaliśmy na gejzer. A tu widzicie, pięknie kwitną, znaczy kwitną, pięknie zaczynają pączki puszczać gałązki, które przyniosłam od pana, który niedaleko mnie mieszka. Mówiłam wam o tym. Pan, który obcinał gałęzie parę dni temu, a ja się tylko spytałam, czy mogę sobie takie gałązki zabrać. Widzicie, tu są moje orchidee. Orchidee, które właśnie już tutaj wymierają powoli, ale to nic, dlatego że widzicie, tutaj jest taki malutki listek. W przyszłości ten listek właśnie da mi nową orchideę. Może za jakieś parę tygodni, miesięcy pojawią się. Ups! Padło coś, pojawią się nowe, nie listki, tylko nowe pączki, nowe kwiaty, jeżeli nie, to będą nowe orchidee. Chcę wam pokazać właśnie, o tu, moje gałęzie. Widzicie, te gałęzie nazbierałam parę dni temu, 2 dni temu zdaje się. Trzy takie wielkie wory mam jeszcze w samochodzie, to są pocięte gałęzie. A tu mam gałęzie, które właśnie sobie przywiozłam. Jak widzicie, mam przepiękny bukiet świąteczny, jakby na to nie patrzeć, gdyby to ładnie do wazonu wstawić, takiego ogromnego, to byłby przepiękny bukiet. Słoneczko, widzicie, cudowne jest. W tej chwili nie mam jak się dostać do okna, żeby wam to wszystko ładnie pokazać. Okno mam zamknięte, ale myślę, że i tak widzicie co nieco, pomimo że okno się ostatnio troszkę zabrudziło. Ptaszki nadal pięknie śpiewają. A ja mam tu wysadzone właśnie takie te kwiatki moje na działeczkę, właśnie po to, żeby one już zaczęły rosnąć, bo to wiadomo, okres wegetacyjny Islandii jest bardzo krótki. Tu mam koriander, fajnie, że jest słońce, troszeczkę mi dzisiaj podrośnie, testowo sobie wysadziłam, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Widzicie, gałęzie są wszędzie, gałęzie mam również i tutaj, także właśnie mam problem z zasłanianiem się od słońca. Gałęzie są dosłownie wszędzie. Suszą się też banany. Tym razem próbuję przetestować, jak to da się wysuszyć banan w całości. Skórki od awokado. Tak. I tutaj zbieram sobie, mam nową siatkę, widzicie, dla... No, otwórz, że się widzicie zawsze tak, jak ktoś chce się pokazać, to nie wychodzi. Zasuszam właśnie na kaloryferze różnego rodzaju warzywa, które zostają mi po tym, gdzie są moje w ogóle warzywa? Jeszcze tu mam gdzieś jedną siatkę, tam z tyłu wbitą, już wam nie będę pokazywać. Całą siatkę, reklamówkę mam zasuszoną. Właśnie marchewki, jak obierałam, czy ziemniaki, jak obierałam. Wszystko sobie zasuszałam i to będzie właśnie te drzewo, co tu leży. Będzie służyło jako właśnie kompost i będę musiała nakopać się. Będę kopać dołek. Do dołka to wszystko ładnie wsypię. Później przysypię to ziemią i dopiero na tej ziemi będę to sadzić. Także wiecie, to po pierwsze trzyma wilgoć. Tak jak właśnie tam skarżycie się w Polsce, że co zrobić, ponieważ ziemia jest bardzo sucha. Ziemię właśnie można w ten sposób zabezpieczyć przed utratą wilgoci, właśnie wykopując dół i wsypując do niego różnego rodzaju gałęzie, drzewo, odpady po jedzeniu, wszystko udeptać na to ziemię i na to sadzimy i mamy wspaniały nawóz, ponieważ do tego miejsca przyjdą nam dżdżownice. Dżdżownice może nie kalifornijskie, ale po prostu dżdżownice, które zjedzą to zacznie gnić i mamy, słuchajcie, najlepszy kompost, jaki może być. Co jeszcze wam pokażę? Pokażę wam ziemniaki. Tak, tutaj mam właśnie w kartonie po mleku ziemniaki, które, wiecie co, na razie tylko takich kilka mam. Ale sobie widzę, rosną fajnie, zaczynają się robić miękkie. Trochę je podleję raz na jakiś tam czas.
Tu są właśnie łupy i gdybym miała łupy, no lupiny, one widzę wyschły, ale gdybym miała moje dżdżownice, słuchajcie, to się okazało, że właśnie łupiny obrane i wrzucone do dżdżownic, one zaczynały tam rosnąć. Także już teraz widzę na tę chwilę, że muszę ziemniaczki sobie w ten sposób przygotować. Po prostu kawałki, o takie właśnie widzę, minimalne te kawałki są. I zadbać o to, żeby mi ładnie właśnie, o wyrosły, widzicie. Ułamałam sobie, ale to nic, widocznie był słaby. I reszta do mojego kompostownika na kaloryfer. Tu mam właśnie te zasuszone, co nie mogłam wyjąć, moje warzywka różne, widzicie? Wszystko jest twarde, mam też herbatę. Torebki z herbaty, herbaty widzicie, ja piję o straszne ilości. Awokado, te łupy z awokado, łupiny bardzo długo się będą właśnie tam, że tak powiem, rozchodzić w tej ziemi, bo łupa jest gruba i twarda, ale jest to też doskonały nawóz. Bardzo dobrym nawozem również są właśnie skórki po bananach. One są rewelacyjne i widzicie, i kawałki buraka na przykład tutaj mam. Chcę Wam tak pokazać, żebyście wiedzieli, co do tego wkładać. Nie wszystko można wkładać. Tu jakieś ugotowane ziemniaki były, widzicie, które były niezjedzone, jakieś łupy zostały po ugotowanych ziemniakach, łupiny, także to też się fajnie zasuszyło. Nie wolno wrzucać na pewno cebuli, czosnku, kapusta śmierdzieć będzie nam w domu. Widzę, że tu mamy nawet fajnie suszone banany, widzicie, o. Nawet jakby ktoś chciał, to by mógł sobie zjeść. Widzę, że trochę zaczął pleśnieć, także trzeba go wyjąć, ponieważ pleśni nie wolno wrzucać, bo będziemy jeść później pleśń. Ale zobaczcie, ile tego dobra tu jest. I to mi właśnie będzie fantastycznie nawoziło moje warzywa. No, a ja do moich gałęzi, kochani, do moich gałęzi, następne za 2 godzinki sobie będę je obcinać. Dobrze, że mam sekator. Muszę teraz każdą przyciąć, ponieważ ja z takim czymś do samochodu nie wejdę. I właśnie doprowadzić do takiego stanu jak tutaj. Czyli widzicie, każda gałązka była pocięta, ja to robiłam na ulicy, a teraz przywiozłam do domu, ponieważ dzisiaj padało, one już wyschłe i zabieram się do roboty. Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny dzień, a ja w sklepie po moje łopaty. Postanowiłam po nie jednak pojechać teraz, gdyż obawiam się, że może transportu nie być do Islandii i mogą mi łopaty po prostu wykupić, gdyż zaczyna się sezon ogródkowy, działeczkowy. Jak widzicie, są różne łopaty. Ja już i tak wybrałam sobie właśnie tą, bo jest wąska. O, fajna, lekka jest nawet. Super. Do tego wezmę sobie szpadel, czyli widełki, które mi też ukradziono. I do kompletu widzę tutaj śmieszne małe grabki. Śmieszne są, wyglądają jak poroże. Trochę. Ale w sumie te małe będą dobre, bo jak kupiłam sobie większe, to się okazało, że trzeba więcej ciągnąć. Jest trudniej, więc te malutkie bardzo fajnie się sprawdzą i mam nadzieję, że te 3 sprzęty już zostaną ze mną, że nikt mi ich nie ukradnie. Jestem w sklepie ogrodniczym i wysłać mnie tu to jest po prostu klęska. Ponieważ ja już bym została najlepiej tu i w ogóle nie wychodziła, albo wszystko zabrała ze sobą. No ale, że siedzicie w domu, to pokażę Wam, co tu ciekawego jest. Są na pewno różne takie leśne drzewka. Bardzo ładnie wyglądają, jest bardzo zielono. Też są już tutaj truskaweczki. O, zobaczcie, można już sobie kupić truskawki. U nas właśnie tak się kupuje truskawki i tak się wysadza takie sadzoneczki, żeby właśnie urosło coś, ponieważ jest tak zimno tutaj, że z nasion to nie urośnie. Są drogie te truskawki, bo 1000 koron nawet za jeden kubeczek to bardzo dużo. Drogo w tym roku jest, widzę. Są też ulubione moje róże. Jak widzicie, całkiem sporo, fajne odmiany są.
No ale moja działka nie jest taka, żeby można było na niej róże posadzić, a szkoda, posadziłabym sobie o właśnie tamte takie tradycyjne, zwykłe róże. Już ładnie tutaj na dworze można też kupić jakieś właśnie roślinki do ogrodów, które przeznaczone są, żeby ładnie wszystko wyglądało, chociaż i niekoniecznie, jeszcze chwila, a będą będą też różne drzewka, zobaczcie, różne jakieś, nie wiem nawet co to jest, tak szczerze mówiąc, jakieś trawniki, trawy, jakieś różne dziwne rzeczy, no ale tu jak widzicie są przeważnie takie już ogrodowe, nie warzywne, tylko tak, żeby ładnie wyglądało. O, jaka ładna różyczka. O, tu jest taka zwykła, tradycyjna, fajna. No tak, true love, prawdziwa miłość, oczywiście. A co to? Lawenda. O, super, lawendę można sobie kupić i posadzić. Ja to gdybym miała posadzić, to by mi miejsca zabrakło, więc muszę uważać na wszystko, co chcę kupić, ponieważ właśnie wybrałam sobie różne nasiona. Rozmaryn, o widzicie, rozmaryn, jaki wielki, też całkiem niegłupie, można już kupić sadzonkę i po prostu wsadzić ją do ziemi i nie czekać, aż nam to urośnie. Niestety nie widzę ceny. Nie, nie ma na niej ceny. Ale tak jeszcze wam tutaj pokażę, co jest ciekawego. Zobaczcie, jakie piękne oczka się świecą do was, żeby wam było przyjemnie, jak siedzicie w domach. Fajne są, o, takie żółte, śliczne, są bardzo delikatne. O, tu jakieś czerwone koniczynki też są. Bardzo dobry nawóz, żeby sobie posadzić koniczynę. Jak macie ogródki, to sobie wysiejcie nasiona koniczyny. Primula. Ale ona pachnie pięknie, no cudowna, chyba zaraz z nią wyjdę po prostu, bo się zakochałam w prymuli. A tu jakieś bluszczowate, bergfleta, nie wiem co to jest, ciekawe właśnie też. O, to ciekawe jest, kurczę, widzicie, ja to bym musiała normalnie, nie wiem, mieć działkę ilość hektarową i tak bym sobie wszystko właśnie sadziła. Zobaczcie, jakie różne fajne odmiany są koniczyny. Bardzo ładnie to wygląda, ślicznie, ślicznie jest. A cały sklep, o, taki jest. Tutaj zewnętrzna oszklona, o, znaczy nie oszklona, tylko widzicie, jest osłonięte to wszystko. I też takie fajne, jakieś takie goździkowate coś, śliczne są. No wszystkie się do mnie, widzicie, uśmiechają i mówią, zabierz mnie ze sobą i zabierz. Tu ktoś, widzę, 100 kroteczki będzie miał sobie. O, i te jakie fajne kulki. No wszystko zaprasza, żeby właśnie wybierać i wychodzić z tym wszystkim. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Kolory różne. Oj, tam są 100 kroteczki. No po prostu jest cudownie, moje miejsce, ja mogłabym tu zamieszkać. O, jeszcze pomarańczowo-czerwone są. Jeszcze wam pokażę tak, że właśnie tu można kupić ziemniaki. 5 kilo za 1850 koron. A to są już takie dosadzenia przygotowane, no ale tak jak ja, to sobie pojechałam do sklepu, kupiłam za dużo ziemniaków i sobie posadzę te, co w lodówce mam. Kaktusy też są fajne. Zobaczcie, takie drzewko szczęścia malutkie jest. O, i tu jaki fajny kaktus. Ale moją uwagę przyciągnęła ta rozeta właśnie. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Mój palec jest ogromny. Fajne. W ogóle jak z innej planety te niektóre kaktusy wyglądają. O, albo ten, który tutaj puszcza młode pędziki. Wiosna jest i drzewko szczęścia. A to jest bananowiec. Zobaczcie, tak wygląda bananowiec z takim czymś śmiesznym na czubku. Tak właśnie wyrasta nowy liść w bananowcu. No, widzicie, dojechałam do domu, szczęśliwa, zadowolona, okupiona.
Niestety znowu za dużo wydałam, no ale tak trzeba było zrobić, ponieważ niestety musiałam kupić nasiona. Nasiona najróżniejsze do działeczki. Pociągnęło to troszeczkę. No ale tak było też, jak zaczynałam swoje uprawy wcześniejsze. Gdybym nie wyrzuciła moich nasion, miałabym gdzieś nasiona, ale one były stare, więc też nie było gwarancji, że wyrosną. Co kupiłam? Pokażę Wam innym razem. Tym razem już chcę wejść do domu. Jestem zmęczona, bardzo zmęczona. Pogoda dzisiaj jest nie dla ludzi z fibromialgią, kompletnie nie. Po prostu spać mi się chce. I powiem Wam, że no, co kupiłam? Chyba rzodkiewkę kupiłam, jarmuż kupiłam, pietruszkę korzeniową kupiłam, groszek. Nie pamiętam już, co kupiłam. No. No, ale kupiłam i teraz już czekam tylko, żeby właśnie wejść na działeczkę i wypróbować moje nowe sprzęty, moje łopaty, moje grabie i moje nowe widły. No, widły to później, bo najpierw muszą urosnąć ziemniaczki i być kartofelkami, znaczy wyprodukować kartofelki. Dobrze, subskrybujcie mój kanał, łapeczka w górę, tak, dzwoneczek oczywiście obowiązkowo, żeby być na bieżąco tu z Islandii, podziwiać, co Wenus wyprawia, wyczynia. No, to na tyle, trzymajcie się, pozdrawiam Was, pa!